Joanna Jóźwik, zdobywczyni brązowego medalu na Mistrzostwach Europy w Curychu w biegu na 800 metrów, odebrała z rąk marszałka Władysława Ortyla czek na 4000 zł. To nagroda za jej osiągnięcia oraz zachęta do dalszej pracy nad sportową formą. Marszałek, przekazując medalistce czek, złożył gratulacje i życzył jej dalszych sportowych sukcesów. Chcielibyśmy, żeby te środki też pomogły w tej karierze zawodniczej, jak i oczywiście w edukacji, którą pani kontynuuje, i życzymy, aby tych sukcesów było jak najwięcej. Jak będzie trzeba, to podejmiemy jeszcze uchwały o wyższych kwotach i będziemy czekać na pani sukcesy i sukcesy też pana trenera. Także to jest 4000 dla pani. Bardzo prosimy o przyjęcie i wykorzystanie tego jak najlepiej. Dobrze, gratulujemy serdecznie. Bardzo się cieszę. Do gratulacji dołączył się również członek zarządu województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, który mówił o inwestycjach w infrastrukturę sportową na Podkarpaciu. I warto też dodać tutaj ostatnio spotkanie pana marszałka Władysława Ortyla z ministrem sportu, który zapowiedział inwestycje w stadiony lekkoatletyczne, więc to też na zasadzie tych dofinansowań, jak było w przypadku Orlików, więc mamy nadzieję, że w przyszłości również i baza lekkoatletyczna poprawi się w województwie, co jest, uważam, ważne dla choćby nawet i treningów, w których uczestniczy i nasza tutaj mistrzyni. Medalistka z chęcią odpowiadała na pytania dziennikarzy. Mówiła o przygotowaniach do mistrzostw, atmosferze, jaka panowała w Curychu, oraz o emocjach, jakie jej towarzyszyły przez cały ten czas. Były gratulacje, więc takie chwile bardzo miłe. Sam mój bieg niezapomniany, ogromne emocje. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś je zakosztuję. Pani Joanna była wychowanką katolickiego klubu sportowego Wiktoria Stalowa Wola. Od 2009 roku była też stypendystką województwa podkarpackiego, a obecnie reprezentuje AZS AWF Warszawa. Jestem stypendystką pana marszałka od wielu lat. Te pieniądze, które od niego otrzymałam, bardzo dużo mi pomogły. Jeszcze trenowałam wtedy w Wiktorii Stalowa Wola. Wiadomo, dla każdego sportowca pomoc finansowa jest bardzo ważna, ponieważ no, w naszych dyscyplinach nie ma aż takiego dużego dofinansowania, więc często musimy sobie wszystko zapewniać sami. Czy dojazdy na treningi, czy właśnie zakup odżywek. Również wielu sportowców musi trzymać odpowiednią dietę, więc na to też są potrzebne odpowiednie środki. Czy też dojazdy na zawody, czy obozy, i właśnie tam również musimy sobie zapewnić odpowiednią dietę. Dumy ze swojej wychowanki nie kluje jej trener Stanisław Anioł, który wspominał początki kariery medalistki. Jeżeli chodzi o Asię Jóźwik, no była od początku zawodniczką katolickiego klubu sportowego w Stalowej Woli. No, trenuje już 8 lat i właśnie z takich zawodów szkolnych została wyłoniona, gdzie nauczyciel przyprowadził ją i po rozmowie podjęła trud systematycznego treningu. Początkowo to różnie było, ale później no, zdecydowała się i jej upór, sumienność doprowadziła do zdobycia tego medalu.